Największy problem jest taki, że mogę iść do pracy jako informatyk na wakacje sobie i zarobić jakieś tam, nie wiem, trochę ponad 2000 na miesiąc, a mogę iść do takiej Niemiec i zapierdzielać w byle gównie i dostać już ich 2000 euro. I to jest ten problem. Niestety, w naszej Polsce to jest ten problem. A potrzebuję więcej pieniędzy niż przez wakacje 6 tysięcy zarobić. Dużo, dużo więcej, kurde. No fakt, co się dzieje z samochodem? On jedzie czy nie jedzie? Kurwa, nic nie widać teraz. Nie wyobrażam sobie. Łukasz Leśnik, kurde. To byłaby dobra akcja. Jedzie to nie jedzie? Cholera, mam nadzieję, że jedzie. Sadziłbym, gdzie popadnie. Ja tu nie powinienem skręcić? Ty powinien tu skręcić chyba. Tu chyba powinienem był skręcić, tak mi się wydaje. Czekaj, czy teraz dojadę na miejsce. Prawie, mówisz, że angielski dla ciebie jest problemem, tak? No widzisz, to jest jakiś problem, rzeczywiście. Ale angielski jest ważnym językiem w sumie. Dla mnie angielski zupełnie nie jest problem. W sensie, no, w życiu realnym, tak, do komunikacji, może miałbym jakieś problemy, żeby się dogadać. W jakichś bardziej skompresowanych, czy bardziej skomplikowanych sprawach, ale tak na maturę to tam easy peasy. To tam trzeba tylko obrazki opisać, jakieś tam bzdury pogadać, trochę pogdybać. To nie jest jakieś takie skomplikowane. Trzeba mieć trochę wygadane, a tak to jest okej. Okay. Tylko rzeczywiście trzeba się trochę tego angielska pouczyć. To taki dosyć dobry zasób słów trzeba mieć, nie? Wojny nie będzie. O, wojna to jest w ogóle taki temat, że nie wiadomo. Ja mam nadzieję, że nie dożyję żadnej wojny. Że będzie git, będzie tutaj swobodnie. Gdzieś dojechałem, tylko gdzie ja dojechałem teraz? Holy shit. O, dobrze pojechałem. Wow, dobrze skręciłem. Super.
No widzisz, plewi, każdy ma swoje mocne strony, nie? Mógłbyś pójść na matmę rozszerzoną, a angielski podstawę byś się jakoś nauczył. Żydzi chcą okraść Polskę na grube miliardy. Norweżki ci się nie podobają? Wow. Wow. Długonogie blondynki? Nie jest dobrze? Nie jest fajnie? Każdy ma swój gust. Cześć, Speaker Life. Dzisiaj już o tobie mówiliśmy. Czekamy na twoją opinię na temat Frostpunka. Jak tam ci się podoba? Ja już mówiłem, że widziałem u ciebie, że sporo grasz. Jak tam wrażenia po dłuższej rozgrywce? Mam nadzieję, że ten samochód za nami cały czas jedzie, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Trolice, a nie kobiety? O, oh, fuck. Perkele, ja bym Atorowi nie wierzył. Ator to jest taki jakiś taki bajerant YouTube'owy. Sporo afer kręcił swego czasu. Zupełnie nie śledzę do kanału. Każdy robi, co chce, ale ja temu kanałowi nie wierzę za bardzo. No widzisz, przyszedł specjalista, nam powiedział, co tej gierce jest. A powiedz mi, a czegoś brakuje? Ale czego brakuje? Piotr trochę zarzucił, że ta gierka podobno się w pewnym czasie nudzi, nie? Dobra, plewi, dobra. Zgadajmy się na jakieś pół litra, czemu nie? Dzięki Łukasz, że wpadłeś. Dwotenka, dobranoc. No, a to jest menda, no. To prawda. Ma łapę większą ode mnie. O jaja, to powiem ci tak, no to słaba opcja, nie polecam takiej, nie? Może to jest on, nie ona. Plewi, mów, gdzie i pijemy w takim razie. A czy ty w tym roku, plewi, zdajesz maturę, czy jak to wygląda? Jak to u ciebie wygląda w takim razie? Jak skończyłeś, jak masz już szkołę średnią? A, widzisz, speaker. Sandbox, nie ma trybu sandbox? Szkoda. Ja zawsze lubiłem te sandboxowe tryby. Dużo, dużo mi to frajdy sprawiało. Kim jest Aaron w takim razie? Macie to jakieś lodisko? Tak, jak najbardziej. A widzisz, plewi, ale to dobrze tam działasz, dobrze. Fajną masz sytuację, plewi. Podoba mi się to, że pracujesz, uczysz się na swoją edukację, nie? U mnie to jest zupełnie na odwrót. Ja tak naprawdę uczę się, żeby na swoją ten, żeby na swoją pracę zarobić później, nie? Żeby móc pracę mieć. To jest bardzo ciężka sprawa, bo zupełnie nie mam pieniędzy, jak taki czasami biedak żebrak żyje. Zupełną masakrę. Zresztą potrzebuję, żeby WSB kontynuować. No to swoja rzecz, sprawa. No cóż. Czekajcie, samochód poprowadziłem. Speaker, ładnie, powodzonka tam. Jakie studia, jeżeli można wiedzieć? Coś tam z informatyką, czy jak tam u ciebie to wygląda?
Kurwa, świata tu w ogóle nie ma. Gdzieś ręczny był chyba. Nic nie widać w tej grze, ja pierdziel. Halo, jest tu coś. Kurwa, ciemno. A przyjechał samochód, rzeczywiście. Game design. O, super. A jaka szkoła? UW? Czy może ten? Jakieś coś tam w Gdańsku? WSB jakieś? Nie wiem, czy WSB. Chyba Jagiellońskie ma na ten. Jagielloński chyba jest. Ma game design, ale to dopiero na zmiany, nie? Szczecin. Uuu, ładnie tam. Gdzie ja kurwa pojechałem? To jest mój dom, czy nie? Jak do niego wejść? Holy shit. Dajcie mi światło, bo nic nie widzę. C1 to nie jest C1 to jest native speaker, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. C1 to jest chyba poziom native speakerów. Więc musisz ten, żeby C1 mieć, to musisz naprawdę ogarniać angielski nieźle. Szkoła Biznesu Szczecin, kurde. A to nie była Wyższa Szkoła Bankowa, czy coś takiego? Dobra, może teraz coś mylę ze Szczecinem. Myślałem, że to WSB tam jest w Szczecinie. A może też szkoła, studia biznesu, rzeczywiście może jest. Game design, bardzo fajna sprawa. W czym programujesz? Cepik? Java? Czy jak tam, z czym się tam specjalizujesz najbardziej, co? Cichasz aktualnie. Ładnie. Ładnie, ładnie. Niskopoziomowy. Fajna sprawa. A podrzuć z ciekawości. Czemu nie? Pa, przyjechałem nimi. Ja pierdzie, nie spodziewałem się, że to się uda. Pa, udało mi się przyjechać. Nie spodziewałem się tego. Czy mleko się psuje? Nie jestem pewien. Zrzuć mnie na Twittera, czy na tym, na Discordzie wrzuć to. Zaraz umrzesz. O kurwa, masz rację. O fuck. W domu to można umierać. Nie, w domu jest git, bo nie muszę po samochody jechać, nie? To jest też spoko. Jak się pali papierosy tak w ogóle? Bo wziąłem te fajki, smoking to jest i. Dobra, biorę. Mogę palić papierosy, czaisz to? To jest symulator gościa, to jest symulator, patrz. W życiu nie paliłem papierosa, ale mogę się wczuć, jakbym palił. Wow, tak to jest palić papierosy, to jest takie fajne, naprawdę? Nie paliłem gościa, w życiu, ani jednego papierosa, serio. Ja mam traumę, jeżeli chodzi o palenie. Mam traumę, bo mój dziadek, którym się super mocno trzymałem, zmarł na raka płuc, więc ja mam od dzieciaka mam totalną. To jest wstręt do fajek, nie?
Zapisz grę, zapal papierosa i idź spać. Będzie jakaś jazda czy coś? Jeszcze bzykania tu brakuje. Ej, Krzysiu, może jest, nie wiadomo. Dobra, zapiszę najpierw, mówisz. Zapisz grę, zapal papierosa i idź spać. Okej, okay, co się tam stanie takiego? Dom spłonie albo coś? Holy shit. Teraz się cykam. Więc ja ten. Ja bez papierosów, serio. Może bym się skusił na ten, na trawę trochę. Ale zwykłe papierosy nie. O, odpada opcja. Dobra, zapalam papierosa. Dobra, jakoś tam zapaliłem. Nie mogę iść spać, kurde. Nie mogę iść w ogóle spać. Nie jest zmęczony. Dobra, nieważne. Niestety odpada ta opcja. Palec wyciągnął zamiast sikać. Dobra, sikam na podłogę. Nie wiem, czy to mam tak można, czy nie. Zielone jest dobre i zdrowe. No Łukasz Perkele też by ci to potwierdził, no. To na zielone bym się zgodził, rzeczywiście, ale na ten, na zwykłe papierosy nie moc. Mam się na własne życzenie truć? No way, no fucking way. Wiadomo też, w dużych ilościach zielone też jest złe, no ale... Wszystko w dużych ilościach jest złe. Dobra, dodałem chipsy. Pić mi się chce teraz. O fuck, chipsy spowodują, że mi się pić chce. W sumie logiczne. Czemu ty wszędzie sikasz? No bo wiesz, bo trzeba to wytrząsnąć. Wiesz, jak to speaker jest, trzeba wytrząsnąć. Siemion, cześć, cześć, siemanko. Nie ma kobiet w tej grze? Serio? O kurwa, jeżeli nie ma kobiet, to słabo. Życie bez kobiet jest słabe, naprawdę. Cześć, Siemion, co cię sprowadza? Siemanko, siemanko. I tam w mojej kuchni. Just kidding, just kidding. Dobra, to wysikam się do kibla jak raz, żeby nie było. A do toalety też można sikać. Wow. Jak zwykle pijany, nie? Ta gra jest niezła. Jak ikiesz w górę, to pijesz mocz. No, Perkela, już próbowaliśmy to. Jak nam się pić chciał mocno, a nie było ten. A nie było żadnego piwa w okolicy. Niezła opcja. Nie wiem, kto to wymyślił, ale super się to spisuje. Dobra, bo czas zacząć składać samochód, ale nie wiem, czy to nam się uda w ogóle. Tak, zaczyna naprawiać, spokojnie. Musiałem się ogarnąć, przywieźć wszystko. Jak ja mam postępy z autem? W ogóle nie mam postępu z autem. To jest moje pierwsze podejście do tej gierki, jeżeli chodzi o składanie samochodu, więc nic nie ogarniam. Więc to może być niezła patola, powiem szczerze. Jak ja to wszystko widzę, to mnie krew zalewa zupełnie. Będzie ciężko. Cześć Max, cześć, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Co tam u ciebie, co cię sprowadza? Na logikę zacząłbym od tych części, które są tutaj, bo to jest chyba takie najbardziej ważne. Ma ktoś jakiś pomysł, jak się składa samochody? Cześć, coś tam było chyba. Ty, dzwoni coś. Halo? Dzwoni ktoś? Halo? Dobra, gościu, mam mu gówno wywieźć, czy coś. Dobra, kij z tym.